poniedziałku w Ogrodzie Botanicznym powstawały rzeźby w drewnie. Po raz pierwszy odbywał się tutaj interdyscyplinarny plener letni organizowany przez Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy. Tydzień to naprawdę niewiele czasu, jeżeli chodzi o artystyczne działania, ale jesteśmy po to, aby spotkać się tutaj, aby nauczyć się czegoś od siebie, ponieważ każdy z nas dochodzi do pracy twórczej różnymi metodami, różne są ścieżki, metaloplastyka, tkactwo, nawet działania, które wiążą się z ludycznością. Ja w tym roku pokusiłam się o bibułkarstwo w połączeniu z drewnem. Wiadomo, przez tydzień nie stworzy się wybitnego dzieła na jakiegoś Grand Prix, ale samo obcowanie artystów ze sobą, rodzą się pomysły. Ja dopiero dzisiaj przyjechałam, dopiero się rozkręcam. Jest to dopiero zaczątek pracy. Nawiązywać będzie do częściowo do sztuki Artlandu, ale częściowo do wejścia tej sztuki w przestrzeń półzamkniętą, powiedzmy. Będzie to gobelin przestrzenny. W sznur będą wplecione rośliny, które ułożą mi się w jakiś taki krajobraz roślinny i da element przyrodniczy. A tematem przewodnim były kwiaty. Pojęcie kwiaty jest względne, bo kwiatem jest również kłos, kwiatem jest szyszka. Nie należy sobie wyobrażać kwiatu tylko jak ogólnie przyjęty kwiat, tak jak widzimy w kwiaciarni, tylko także trzeba dopuścić także te inne formy kwiatu. To jest inicjał, nazywa się. Inicjał? Tak. Czyli tak dosłownie można powiedzieć. Początek książki zaczyna się pięknym inicjałem, tym ozdobnym, która mówi o całej książce, o historii. I tak to chciałem to zawrzeć w tym. Kobieta, która wyzwala się, tylko wyzwala się, no, że jakby ją nie usidlić, to i tak ona skrzydła dostanie. Jest to tygodniowa akcja, jest to plener interdyscyplinarny dla członków Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. W związku z tym, że trwają wakacje, jesteśmy troszeczkę w ograniczonym składzie, ale na przyszły rok planujemy powiększony zestaw artystyczny, nie tylko plener, ale także realizacje warsztatowe i zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Także z tego miejsca zapraszam osoby chętne, które chciałyby wspomóc polską rzeźbę do współpracy ze związkiem bądź z ogrodem. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, bądź do realizacji rzeźbiarskiej, bądź do realizacji warsztatowych. Służymy z szerokim zapleczem kompetentnych artystów, którzy mogą w takich realizacjach pomóc. Plener kończy się w sobotę 31 sierpnia. Prace będą prezentowane 7 i 8 września podczas urodzin Ogrodu Botanicznego.